Szanowni Państwo, serdecznie witam Was. Nazywam się István Lénárt, jestem Węgrem, jestem dumnym członkiem honorowym Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki w Polsce. Od prawie dwóch dekad wielokrotnie byłem obecny na Krajowej Konferencji Stowarzyszenia jako słuchacz, jako prelegent, z pomocą i interpretacja dr Anny Rybak z Uniwersytetu w Białymstoku. Dziękuję bardzo, Anna. Z wielką przyjemnością uczestniczę w tradycyjnych polsko-węgierskich kontaktach kulturalnych, naukowych, edukacyjnych. Zawsze czułem, że w Polsce spotykam kolegów, którzy są przekonani, podobnie jak ja, że zamiast dawnego nauczania matematyki, teraz potrzebne jest nowe podejście, nowa umowa dydaktyczna, nie tylko między nauczycielami i uczniami, ale także z rodzicami, nawet ze społeczeństwem w ogóle. Jestem przekonany, że ten proces bardziej twórczego nauczania matematyki teraz jest nieodwracalny. Życzę Stowarzyszeniu wielu pomyślnych dziesięcioleci działania w przyszłości. Dziękuję bardzo.